Dobra, okej, okay, i jesteśmy z powrotem w drugim odcinku po cięciu, także już będziemy bawić się w naszą platformówkę i dalej gadać sobie. No co tam dajesz? Na speedzie! Kurde, przypominają mi się, kurde, platformówki z Minecrafta. Tam właśnie to miałem działo, to powiedzieć! Tam to działo w ten sam sposób. Właśnie miałem to powiedzieć, że jak ten parkour w Minecrafcie. No, że trzeba było brać przyspieszenie. O Jezu, tak no zaraz, to! Zaraz przed skokiem, żeby przeskoczyć dalej. No. No, ale kurde, w sumie jeżeli chodzi o Far Cry'e, to i o Far Cry'e i Ubisofta, to im się zawsze udaje. Chyba nie było złego Far Cry'a, nie? Jakoś tak się nie przypomina. Znaczy, no tam wiadomo, tam jedynka, dwójka, to tam nie pamiętam tego, za młody jestem. No się wiesz co? Ale trójkę pamiętam jako dobrego. Znaczy, trójka była dobra, jest bardzo dobrze zapamiętana. No i ten dodatek Blood Dragon i właśnie czwórka też nie była jakoś bardzo zła. Znaczy wiesz, to jest ta kwestia, że tak naprawdę, znaczy Far Cry 1 był, Far Cry 1 był chyba bardzo dobrą grą. Znaczy ja no on jakby ustalił nowe standardy z tego co słyszałem, obok właśnie, on ustalił obok, Boże, Crysisa też, jedynki, on ustalił właśnie, bo jakby to były chyba, obie gry były Ubisoftu, obie były wydane mniej więcej w tym samym czasie i opierały się na tym, znaczy Crysis był chyba trochę bardziej taki liniowy. Nie liniowy, czekaj, tylko... teraz tak, żeby tylko... dobra, teraz okay. Tak, żeby skorygować twoje informacje. No. Far Cry 1 był jakby robiony z jakąś tam niemiecką firmą chyba, czy jakąś inną w każdym razie, która zrobiła CryEngine. Na początku ten CryEngine był... jakby wykorzystany do zrobienia tam jakiejś pokazówki o dinozaurach. No. Okej, zatrzymać się tutaj. Jakby oni potem próbowali właśnie, znaczy zrobili... Właśnie tam, ja... Kurwa! Ja już tego nie pamiętam. W każdym razie... Ubisoft właśnie współpracowało z tą firmą. Ale chyba... Nie jestem pewien, czy oni dokończyli tego Far Cry'a. Czy oni się, jakby tam, ich drogi się rozeszły w trakcie produkcji. W każdym razie potem ta firma związała się z Electronic Arts i właśnie na CryEngine zrobili Crysisa pierwszego. No to znaczy nie, chodzi mi o to, że ogólnie rozgrywka jest tam bardzo podobna, że to były chyba takie pierwsze strzelanki, dobra, które miały otwarty świat i dawały jakby graczowi taką 100% wolność w tym, co chce robić i jak chce przejść tą grę, wiesz, tam Crysis mogłeś albo iść tak maksymalnie na maksa, cisnąć z jakąś ciężką bronią, albo tam włączyć tą niewidzialność na tym kombinezonie i wiesz, i się wszędzie skradać. Więc to było to. W każdym razie, potem Far Cry 2 to było takie... Znaczy wiesz co, z Far Cry... Z Far Cry'em jest taka kwestia, że w Far Cry'u... Wypaliłeś ten swój kij, tak? Tak. Chcesz go to weź, ja go nie... Mi się nie podoba, bo jest dwuręczny. W Far Cry'u jest ta kwestia, że... dwójce, że oni tam próbowali nowych opcji, które nie do końca wyszły. Więc Far Cry nie był aż tak dobrze przyjęty, ale jakby oni wprowadzili pierwsze pomysły, które rozwinęli w trójce i trójka już była chyba jedną z takich lepszych, bardziej znanych gier. No tak. Także to. Zobaczcie. No i nie, tak naprawdę Ubisoft się nigdy nie przejechał na tym. Na właśnie Far Cry'u. Wiesz, i mówi się też... O kurde, tłoczek mi się zraspił na plecach. Mówi się też, że jakby, no, że to, że Ubisoft bardzo często się... Uważaj, masz kłuczka za sobą. No właśnie. Że Ubisoft się bardzo często przejeżdża na tych swoich grach, ale jakby co, znaczy jakby to powiedzieć, to... Czekaj, tu gdzieś jest... Ubisoft, on bardzo często wyznacza właśnie nowe standardy, bo jakby standard, znaczy ta sława takich trzecioosobowych gier parkour, to jednak jest bardziej najbardziej zawdzięczana Prince of Persia. W sumie Heroesy to klasyka, co prawda teraz staczające się coraz bardziej w otchłań nie wiadomo czego, ale to jest klasyka.
No, o Far Cry'ach już mówiliśmy. Znaczy wiesz, tak naprawdę... może... Znaczy powiem ci tak, że na pewno Prince of Persia było czymś fajnym, natomiast nie wydaje mi się, że można jej przypisać ten tytuł gry przełomowej, dlatego że... dlatego, że to Assassin był grą, która jako pierwsza dała graczom aż taką swobodę. To znaczy, że właśnie będą mogli... wiesz, mają do dyspozycji całe miasto, więc w każdej chwili mogą wyjść jakby z fabuły i sobie tak, sobie po prostu polatać. I porobić tak naprawdę to, na co mają ochotę. Tak, to racja. Chcesz pistolet tutaj stąd? Nie wiem, ogarnę jaki ja mam teraz. No dobra, ja go wezmę, bo ogólnie jest mocniejszy. No dobra, ale to dalej jest gra Ubisoftu i wiesz, kontynuując, to jest... nie wiem, jak to jest właśnie z marką Rainbow Six, czy to była marka w 100% stworzona przez Ubisoft, czy po prostu cała ta podseria Tom Clancy's, bo w sumie wszystkie gry z tego, z Tom Clancy's są wydawane przez Ubisofta, zostały gdzieś przez nich wykupione. No ale w każdym razie... The Division właśnie... też jest Tom Clancy's, tak? Tak, to też jest Tom Clancy's. W ogóle tam, wiesz, Wildlands teraz wychodzi chyba. No, a Wildlands... To też jest... Wildlands mają, kurczę, niesamowity ten trailer. Wildlands ogólnie mają być... Znaczy, to jest gra, do której jakby wprowadzili system kooperacji z The Division, to to była najlepsza gra, jaka mogłaby powstać. Bo to jest naprawdę ogromny, otwarty świat, w którym nie masz żadnej misji, tylko sobie po nim latasz i robisz co chcesz. To jest taki jeden wielki strzelankowy sandbox. Brzmi zajebiście, ale właśnie... Znaczy wiesz co, jak tam TV Gry wypuściło materiał chyba na temat właśnie Wildlands, to nazwali go, że to jest The Division plus Just Cause. No tak to wygląda, znaczy, nie wiem właśnie jak to jest z tą kwestią zadań, ale z tego co ja się orientuję, to po prostu wygląda tak, że jesteś, latasz sobie najemnikiem po wielkiej, naprawdę wielkiej mapie i od czasu do czasu masz jakieś tam, wiesz, zlecenia w stylu zabij tego gościa i możesz go zabić naprawdę w dowolny sposób. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli to będzie gra, która będzie, ona chyba jest przeznaczona jakby na grę online, tak? Właśnie chyba nie, to jest bardziej single gra, nie jestem pewien. Znaczy wiesz, bo jeżeli ja słyszę o ogromnej mapie, to aż się kusi i ciśnie pytanie, znaczy ciśnie się pytanie na usta, czy ta gra może być w końcu czymś, na co czekają fani DayZ. Czyli wiesz, no, super otwartym światem, z jakimś tam wiesz, zbieractwem, tam craftingiem może nie, ale zbieractwem i właśnie taką strzelanką rywalizacyjną pomiędzy graczami. No to chociaż tak. Z drugiej strony tak właśnie, tylko jak powiedziałeś o tych zleceniach na mapie. Nie wiem jak to działa, naprawdę, tu, wow. Tutaj, znaczy, tu, wiesz, to, fajnie tu by nie to, chciałbym skłamać, nie, ale... Fajnie by to zrobili, gdyby to, wiesz, gdyby to zadziałało na zasadzie, że jakby gracze są przedstawicielami... frakcji, tak? Znaczy nie tyle co frakcji, tylko jakichś, wiesz, o jakichś tam organizacji najemnych. A, I... O! Chciałem już ich zabijać, a to ludzie. Name's Nick. My friend Bob was bitten. With his last human impulse, he blocked the door behind us. We have to. Dobra. Sure. I'm not capable. Nie, ogólnie rzecz biorąc, to... Czekaj, wiesz, my tak zaczęliśmy gadać o tych Wild Ten. O tym Wildlands, ale w sumie to nie zapominajmy, że dalej gadamy o Ubisoftie, a to jest jednak król marketingu. Znaczy, I wiesz, to wiesz jak to może wyjść. To dlatego każda gra ich wydawana z pompą, to tak się kończy, nie? Dlatego ja dość sceptycznie podchodzę do tych Wildlands. Znaczy wiesz, cały ten trailer, historia w ogóle najemników, którzy nie istnieją tak naprawdę, są w stanie zrobić wszystko i tak dalej. No kurczę, to brzmi aż zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Zrobiłeś ten głośnik? Czy... To jest chyba ten głośnik, którego nie da się włączyć. Więc... Znaczy, on jest chyba w tym domu, nie jestem pewien. No to niestety, żeby wejść do domu, trzeba będzie tam kogoś zabić. No to zrobimy dwa questy naraz. To chodź tutaj, bo to wchodzi się tędy. A, tędy się wchodzi, dobrze. No, właśnie zaczęliśmy o tym gadać. Bo jakby patrząc też na Division, w tym momencie...
gra jest dobra. Znaczy, jest... wiesz co, dobra, to skończę, ja ci potem ja ci powiem coś. Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, gra jest dobra, ja uważam, że ona jest zła, ale jednak jest ona zrobiona, znaczy była ona zrobiona w ten sposób do pewnego momentu, nie? Bo teraz już jest trochę będzie ogarnięte, ale jest ona zrobiona, o kurde, on jest opancerzonym zbirem. Ale dalej jest zbir. Kurwa, czemu on ma takie długie ręce, ja taką krótką maczetę? Ona ten, o kurde, ja padłem. Ona była zrobiona jakby w ten sposób, że no... to jest to kurde MMO, strzelanka, nie? Znaczy... Dobra już. Ja oglądałem sobie... w tym. No właśnie na TV grach. Gry sieciowe. Czemu wyszedłeś? Ty był stój, chciałem broń sobie naprawić, poszukać tych zapasów. No my tu dalej będziemy, po prostu prąd wyciągnąłem. Dobra, okej. Ten. Jakby właśnie gry, które umarły przez jakichś cheaterów i tak dalej. I no właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Kwestia, też. Że Division, które jest nową grą i które wyszło, nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć nawet kiedy w tym momencie, ale bardzo niedawno, jest już grą uważaną za martwą z powodu właśnie ludzi, którzy oszukują, a Ubisoft nie jest w stanie nic z tym zrobić. To jest znaczy nie, właśnie Ubisoft jakoś sobie z tym teraz poradziło w ostatnich czasach. To jest trochę bardziej ogarnięte. No rozumiem. Bo nie chcę tak teraz przerwać tego tematu, który zaczęliśmy, ale chcę skończyć ten z tym. Z Rainbow Six, z Tom Clancy, że w sumie to były takie pierwsze strzelanki taktyczne, potem, czy nie wiem jak to było z CS-em, ale jednak znaczy, myślę, że... Counter-Strike jest na pewno strzelanką drużynową, czy jest taktyczną może też? Znaczy, wiesz, on nie jest taktyczną w takim sensie, znaczy w takim znaczeniu tego słowa, on jest taktyczną, gdzie taktyka bardziej opiera się na tym, jak rzucić granat na przykład, albo jak kontrolować daną broń, niż jak no to ten. Tak, chyba można to uznać, że to jest po prostu połączenie, wiesz, takiej zręcznościówki z taktyką, a... Tak. Wiesz, po prostu to nie jest Call of Duty, w którym... No tak. Jakby to, co widziałem już w Rainbow Sixu... No. Co to jest takiego? Pieniądze, bo otworzyliśmy te drzwi. Znaczy nie, pieniądze już, ale to jest jakieś nowe zadanie. To bierz. Dobra, zawód szpieg. O Boże. W każdym razie kwestia jest po prostu taka, że... Kurde, no grubasie, wpuść mnie tam. Boże. Że jakby w Rainbow Six właśnie to jest takie taktyczne, że masz jakieś tam pułapki, nie pułapki. Nie, właśnie chodzi o to, że jakby masz w tym najnowszym, bo tam nie wiem jak to było ze starszymi. Kiedyś próbowałem w jakiegoś grać, ale to tam... Znaczy ja też jakby mówię o najnowszym, tak? Tego co widziałem. Znaczy to ty tam oglądałeś, to ci zaglądałem przez ramię. Tak, po prostu to jest zrobione perfekcyjnie. I ta gra się trzyma, tylko jakby CS... Siłą CS-a w tym momencie jest dostępność. To, że to ci pójdzie, no... Oczywiście nie bierz tego dosłownie, to jest pełna ironia, ale to ci pójdzie na kalkulatorze. No, proszę cię. Ja wiem, że możemy sobie ironizować, ale kurczę, nie jesteśmy głupi. No. Mieliśmy znaleźć ten głośnik i go nie znaleźliśmy. No dobra, to w takim razie podłącznik musi być gdzieś na dole, bo kabel jakby szedł w dół od tego głośnika, nie? Może jest gdzieś tutaj pod tym. To jakby ja postaram się ogarnąć ten włącznik. Czekaj, ja znalazłem kabel. Okej, dobra. Aha, co włącznik to? Jest tutaj. Trzeba wyrzucić tę skrzynię i się wczołgać. Dobra, czekaj, to już wracam do ciebie. Nie, już ten włącznik włączę, to tam nawet nie musisz włączyć. Co możesz? Nie, tu nie trzeba. Dobra, męcząca egzotyczna wczołga, to tam nas nie obchodzi. No i właśnie CS się jednak trzyma tym, że no jest kurde tak dostępny, że to każdy sobie odpali. No znaczy... i kurde jest uzależniający, bo bądźmy szczerzy, to uzależnia. Znaczy, właśnie jakby problem, znaczy to jest taka kwestia, że nawet nie wiem co bardziej jest Counter-Strike uzależniające, czy to jest sama kwestia gry, bo wiesz, bo tak naprawdę to jest, znaczy ja jakby osoba, która nigdy w tym, nigdy się tym nie... Czekaj, ja słyszałem chyba właśnie gdzieś głośnik czwarty.
Nie, jesteśmy 40 metrów od niego, to niemożliwe. Może by słyszałeś ten stary, on też w sumie coś tam będzie mówił. Ten. Aha, dobra, bo ja nie mam znacznika, dlatego... Dobra, to chodź za mną, nie? W każdym razie chodzi o to, że... Czekaj, go sobie jeszcze raz załączę. Dobra, okej, okay, już... Co? Trzy zbiry? Nie, to nie są trzy, to nie mogą być trzy zbiry. No dobra, to weź skończ tą myśl z CS-em. Znaczy wiesz, jakby ja osoba, która jakoś nigdy nie grała w Counter-Strike'a, no. bardziej jakby interesowałem się innymi strzelankami sieciowymi, to jakby dla mnie w Counter-Strike'u bardziej uzależniający może być fakt tych istnienia tych skrzynek. Właśnie to chciałem powiedzieć, że Counter-Strike jakby jest... Że wiesz, że bardziej to jest ta kwestia hazardu, że tym razem kupię dobry klucz, wyciągnę dobrą jakąś drogą skórkę, niż samej gry. Nie, tak jestem, znaczy ogólnie jeszcze chciałem w tym momencie powiedzieć to, że jakby... Counter-Strike jest całą jakby tą, jest zlepkiem takich uzależniających Fuck. Rzeczy. Bo tam masz i kurde masz właśnie i te skrzynki, masz jakby każdej taktyki łatwo się nauczyć, nie? Znaczy może nie łatwo, ale każdej taktyki da się nauczyć. To jest zrobione tak bardzo matematycznie, że jeżeli rzucisz jakiś granat, nie wiem, gdzieś nad czymś o ileś tam, nie wiem, klocków, pikseli, to on poleci idealnie w to miejsce i wiesz, i sam chcesz się tego uczyć, udowodnić sobie, że ej, ja będę ogarnięty, ja się tego nauczę. No i jakby wiesz, sam model rozgrywki, czyli w sumie coś, co jest znane tak trochę z mob, czyli granie na rundy, granie na kille, to się w sumie najbardziej liczy i kurde to, że... Jakby ta rozgrywka jest bardzo dynamiczna, tak? Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jak w BF-ie możesz sobie zająć dobrego spota i kurde, ogarnąć. Już. Jak ty to zrobiłeś? No, wystarczyło wskoczyć na tą belkę, znaczy na tą blachę, trochę się na niej zatrzymać, kliknąć F. Nie, i właśnie to ten dynamizm tej rozgrywki, czyli to, że tam wszystko, cała runda trwa 2 minuty i nie dłużej. To no samo to, że wyciągasz nóż i biegasz szybciej, to kurde, to już się zajdzie jako dynamika tej rozgrywki, nie? No okej, okay, jest w tym jakaś racja, ale... O. Nie wiem, znaczy wiesz, dla mnie tak naprawdę ja nie rozumiem tego, jakby ja jestem bardzo serdecznie nastawiony, dlatego że ja nie rozumiem tego zainteresowania tą grą, aż takiego olbrzymiego. Czekaj, ja go zabiję. Chciałem go zabić, ale... Sorry. Ja bym go po prostu zabił tym... Kurwa. Nie rozumiem zainteresowania tą grą, dlatego że ona jakby... Wiesz, to tak naprawdę jest... What the fuck, co tu się odjebało? Wiesz, to jest tak naprawdę gra, która porównuje z jakiegoś Battlefielda czy Call of Duty, no tak naprawdę... Graficznie nie ma nic do zaoferowania. Mechanicznie i też jest dość prosta. No wiesz, tak naprawdę to w tej prostocie może leżeć całe sedno, nie? Że właśnie tam nie musisz ogarniać, nie wiem, weźmy najprostszy przykład, tak? Kurde, w takim BF-ie, żeby dobrze strzelać ze snajperki, to albo musisz wziąć dwójnóg i ogarnąć dobre miejsce, albo... Mikrofon! Tak już bym widział. No, albo ogarnąć dobre miejsce z dwunogiem, albo no wiesz, ogarnąć te wdechy, nie? Przy dużych celownikach. A w tecie to wygląda tak, że ty się kręcisz i w sumie strzelasz z tej snajperki same głowy. No, może tak. Znaczy, wiesz, jakby... Nie... Czekaj chwilę. Także wiesz, ja nigdy nie zamierzam mówić, że Counter-Strike jest głupi.
Bo sam w Counter-Strike'a grałem w 2D, grałem w 1.6, także dla mnie jak do Counter-Strike też jest grą, w którą której ja kiedyś poświęciłem trochę czasu. Natomiast ja bardziej nie lubię tego faktu, że nagle jakby Counter-Strike... Ja się teraz będę zachował trochę ciszej, bo rodzice już poszli tam do łóżka, więc... Okej, spoko. Nagle Counter-Strike stał się grą, która zarabia bardziej nie na tym, że jest jakąś rewolucyjną, czy... Znaczy, że jest jakąś genialną strzelanką, czy czymś tam, tylko że po prostu są te skrzynki i gra się... I gra się na tym, jakby... Model zarabiania na Counter-Strike opiera się na tym, że po prostu masz skórkę, albo jesteś nikim. No tak, to jest prawda. Więc patrz, jakby... Właśnie ty zaznaczyłeś to, albo masz skórkę, albo jesteś nikim. Ja strasznie nie lubię tego jakby bycia pozorantem. To wiesz, właśnie zaznaczyłeś to. To jest to takie poczucie, że jak masz iPhone'a, to jesteś fajny, które jakby dotychczas omijało. Znaczy, dobra, ciężko powiedzieć, że omijało, dlatego że wiesz, takie Razor, który zarabia na tym, że ludzie jakby, że dla ludzi posiadanie czegoś z trzema wężami jest równoznaczne z tym, że są kimś, bo są graczami. Natomiast jakby, jeśli chodzi o same gry, to jakby to takie poczucie udowadniania swojej wartości posiadaniem jakby wcześniej omijało same gry, a teraz zaczyna wchodzić. Tak. No dobra, może też nie, dlatego że... Kurczę, ja tak mówię, a prawda jest taka, że... Ile to w ogóle dodaje? Całkiem spoko. Że... Znaczy wiesz, ktoś może powiedzieć, że oczywiście Team Fortress i czapki zaczęły się dużo, dużo wcześniej, ale... Wiesz, jakby ty zaznaczyłeś rolę skinów w CS-ie, ja się z tym w pełni zgadzam, bo jakby... Jedno, co jest bardzo dobrze wprowadzone w CS-ie, to jest ten... system Overwatcha, nie? Ogarniasz mniej więcej, o co w tym chodzi, tak? Znaczy, ojejku, Overwatch. System Overwatcha to znaczy, że co, że... Znaczy, gracz, który osiągnął pewien poziom umiejętności, czyli tam wbił daną rangę w CS-ie, jest w stanie oglądać rozgrywki innych ludzi, może się zapisać do czegoś takiego i na podstawie swojej wiedzy ogarniasz to, czy oni mają, jakie oszukują, dobra. Nie? Okej. Okay. Znaczy, bo teraz wiesz, jakby teraz Overwatch to nie no jest. Tak, rozumiem. To nie jest tylko kwestia tam, wiesz, oceniania ludzi, jakby bycia sędzią, jeśli chodzi o haki, tylko Overwatch to już jest oddzielna gra. Tak, ja jestem w stanie w pełni zrozumieć. I dlatego jakby jeżeli powiedzieć o Overwatchu, to dla mnie właśnie pierwszą myślą była produkcja od Blizzarda. Nie, dobra, okej, ogarnię. Dlatego nie wiedziałem, o co ci chodzi. W każdym razie właśnie to jest zrobione w ten sposób i jakby. Właśnie, jeżeli chodzi o te skiny, to pierwszym jakby kryterium oceniania tego, czy ktoś ma haksy, to jest to, czy ma skiny. Bo jak nie ma skinów, to oznacza, że nie gra w tą grę. Jak nie gra w tą grę, to na pewno ma skiny. Znaczy, na pewno ma haksy. I wiesz, i to jest naprawdę bardzo, bardzo... Nie, czekaj, jeszcze raz. Jeżeli nie gra w tą grę, to ma haksy. Tak, bo ogólnie rzecz biorąc... Znaczy, rozumiem chyba na tej zasadzie, bo tam... to jeszcze dawno, dawno temu rozmawiałem z Patrykiem, że on mówił, że jeżeli... ktoś zostanie złapany na hakowaniu i zostanie to udowodnione, to może stracić konto na Steamie. Tak, i wtedy bierzesz nowe konto na Steamie i nową grę, nie? I wtedy nie masz tych swoich skinów i właśnie to jest pierwsze kryterium. Ale na przykład takie, jak ja teraz gram od czasu do czasu dla fanu, żeby po prostu się pośmiać z ludzi, najczęściej z pochodzenia wschodniego, nie oszukujmy się, to jednak... O nie! Kurde, ja nie mam żadnych skinów, nie? No. To i wiesz, i nawet jak dobrze gram, to od razu jest omygy, masz haksy, idź się zabij, albo coś w tym stylu, nie? Więc ogólnie, jeżeli chodzi o community, to jest jedno z bardziej zepsutych community w całej grze. Czy musimy tam wejść? Czekaj, czy to jest 3? Zdaje średnie zadanie według tego? Tak, znaczy chyba ja źle wszedłem, tak patrzę. No to tak, to wiesz, na tym po prostu polega CS, nie? Z tym niestety nic nie zrobimy, ale... No... Znaczy... Znaczy wiesz, dla mnie to jest problem. Dlatego, że na przykład... Ja nie widzę siebie
wydającego kasy na skiny, bo ja po prostu tego nie potrzebuję. Jeżeli chciałbym, żeby moja broń wyglądała znaczy, jakoś inaczej, bo ogólnie rzecz biorąc, to poczekaj. Skiny z warsztatu, one i tak są tylko dla mnie, jeżeli umrę, Poczekaj, bo ja ci muszę wyjaśnić jedną rzecz, bo jakby otwieranie skrzynek albo kupowanie skinów to nie jest jedyny sposób na dostanie skina. Bo jakby od czasu do czasu skin jest w stanie wydropić ci z mapy, no i nie oszukujmy się. Ciebie drop jakiś tam super skin z mapy, to od razu stwierdzasz, że jesteś bogaty, ale najczęściej ci dropią właśnie takie uważane za beznadziejne, bo niektóre wyglądają bardzo ładnie. Ale już wtedy masz skiny, więc nawet nie musisz kupować skinów, żeby te skiny mieć. Tylko wiesz, osoba, która nie gra w ogóle, a na przykład, nie wiem, wszystkie skiny, które dostaje, sprzedaje, bo... Kurwa! Jednak jest to pewien zarobek, a... No, nie zawsze są komuś potrzebne, nie? To właśnie jest oceniane przez takich ludzi, że to jest od razu, nie wiem, haks albo coś w tym stylu. Okej, teraz najważniejsze to niespość. O kurde. No, niestety mi się już nie udało i nie wiem, gdzie jestem. Wiedziałeś teraz? Znaczy, wiesz, jakby... Znaczy, wiesz, to się bardziej wiąże z tym takim poczuciem, że kto ma skin, ten jest fajny. Że... Jakby to, że Counter Strike stał się aż takim fenomenem. Dobra, ja padłem. Ludzie, którzy zaczynają jakieś swoje działania na YouTubie i jakby wychodzą z założenia, że jeżeli kupią skrzynki i klucze za kilka stów, będą je otwierać, to nagle oczywiście będzie fame i w ogóle nie spadaj, błagam cię, nie spadaj teraz. To jest w ogóle oczywiście głupie. Jakby to też co kiedyś mówił Wojtek u siebie na nagraniu, że tak naprawdę owszem, fajnie jest pograć w rywalizacyjną strzelankę, ale takie, czy my musimy tam naprawdę schodzić? Dobra, okej. Ja jebie, czy my tam naprawdę musimy schodzić? Nie widzę tej innej drogi. To jest, wiesz, no... Something good in here? Wiesz, dla mnie rywalizacyjne strzelanki zawsze na propsie. Ale... Kurwa, wejdź tam, błagam cię. Dobra, okej, to nie jest absolutnie bezpieczne miejsce. Ale właśnie, żeby były raczej robione... Był robiony tak, jak jest robiony Team Fortress. Albo... ten. Dobra, okej. Co ja mam teraz ze sobą zrobić? Bo tak naprawdę... Znaczy, ogólnie gry od Valve'a mają ten problem, że... Że są skierowane... Teoretycznie do osób powyżej 16 roku życia, a w praktyce wygląda tak, że... no wiesz, sam grałeś w jakieś tam Team Fortress, czy na przykład... czy gry Garry's Moda. Tam jest bardzo dużo dzieci. Jest olbrzymia ilość dzieci. To cierpi bardzo, bardzo dużo gier. Jeżeli chyba chodzi o ilość dzieci w grach, to góruje kod. Nie oszukujmy się. Dopóki dzieci się nie ujawniają, używając tego komunikatora dźwiękowego, żeby obrażać twoją matkę, to spoko. No, ja nie mam z nimi problemu. Bardzo sporo osób narzeka na to, że... Gry łączą, a nie dzielą. Natomiast kiedy takie dziecko zaczyna obrażać twoją matkę, to jest kurwiające. Właśnie nie o to chodzi, że jakby bardzo dużo osób narzeka, że to... Że jakby masz dzieci i bardzo dużo osób narzeka na ich głos przed mutacją, ale jeżeli mam być szczery, to do tego nawet da się przyzwyczaić, nie? A tak naprawdę, jak takie dziecko swoim piszczącym głosem, albo co gorsze, z twoich doświadczeń, udając Arnolda Schwarzeneggera, zaczyna obrażać twoją matkę, to już nie jest prawda.
O, na górze są bandyci, a ja nie mam ani jednego naboju do pistoletu. No, nie jest dobrze. Na górze są bandyci i ten, i nie masz naboju do pistoletu, a mnie zabijają zębiaki na dole. Nie wiem, gdzie jestem. Jesteś po drugiej stronie muru. Okej, jesteś za murem. Znaczy, to jest taki mur, że nie jest murem. Kurwa, no, jak ja tak mam... Tak w życiu, z tym bandytem może być słabo. Ja pierdolę! Ja pierdolę jeszcze minutę. Jeszcze ci powiem, że jakby... CS jest jeszcze bardzo dobrą grą, żeby, nie wiem, poświęcić sobie rekord. To jest dobre. No. Znalazłeś trzeci? Trzeci wyłączyłem, drugi wyłączyłem. Dobra, poczekaj, to mamy teraz 28 metrów. No, a spróbujemy po dachach. Kurde, ja bym się nie obraził za coś, czym mógłbym się uleczyć. Naprawdę... Poziom trudności tej gry bardzo, bardzo szybko wzrósł, nie? Nawet tego nie zauważyłem, jak nawet zaczęliśmy padać to tak często, że... Nie no, ale... Czekaj. Aha, dobra. Tu będzie gdzieś tam. A, dobra, jestem już przy trzecim głośniku. Warto byś go tam wyłączyć, jeśli będę tłukł z biegami. Dobra, mamy teraz wrócić już do zleceniodawcy. Mam nadzieję, że to będzie ostatni. No w sumie to jest Cerber, więc trzy głowy już ma. Powinno być gotowe. A to już ostatni głośnik włączyliśmy? O, to k. Myślałem, że nam jeszcze jeden został. I ten chyba. No, to jeżeli chodzi o CS. Ogólnie rzecz biorąc, zacząłem sobie grać teraz z WoW, a bo ja ci nie mówiłem tego w ogóle. Byłem na premierze tego, WoW'a, znaczy Warcraft'a. No tak. I jakby ja byłem sam osobą, która znała, zna to uniwersum i no. Dzięki Hearthstone'owi w miarę ogarnia, co tam się powinno dziać, jak i kiedy, nie? No. I był ze mną jeden kolega, który ogólnie jest tego mistrzem, nieważne o co go zapytasz, on i tak ci odpowie, nie? Mhm. Właśnie, jak z perspektywy osób grających w uniwersum, obracających się w uniwersum Warcrafta, oceniasz film? No właśnie, bo ja chcę się właśnie na ten temat wypowiedzieć, że jakby osobie, która... osobie takiej jak ja, czyli osobie, która no, ogarnia uniwersum i zna postacie, to było... Film jest bardzo dobry, ma genialnie zrealizowane sceny batalistyczne. No i można zobaczyć te postacie, które się zna, nie? No... Ja pierdolę, co tu się stało? Jakby film dla tych naprawdę mistrzów tego uniwersum, to jest tam tak dużo nieścisłości, że mój kolega więcej się śmiał niż tak naprawdę był zainteresowany filmem. Ale tak naprawdę on nie był jedyny na sali, tam było paru takich osób, że naprawdę były salwy śmiechu w niektórych momentach. Tam oczywiście pomijam Murloka, który został okrzyknięty mistrzem drugiego planu, bo ogólnie ogarnia jakby... W Warcraftie murloki, czyli takie no, potworki, wydają bardzo, bardzo charakterystyczny dźwięk. I właśnie była scena, gdzie jedzie sobie tam jeden z głównych bohaterów koniem przez rzekę i jest murlok, i jest ten dźwięk. I oczywiście wszyscy w śmiech i wiesz, to takie tamte. Mhm. Ale no naprawdę, jeżeli pominąć takie rzeczy, to by było bardzo dużo nieścisłości. No ale mówię, mi film się bardzo podobał. I właśnie mnie zachęcił do grania w WoWa. Mam ten... Założyłem sobie... Znaczy, wiesz, to może być ten problem z grami, które są z filmami, które są oparte na grach, które mają bardzo, bardzo złożone uniwersum. No... Bo wiesz, film na podstawie Assassina, to tak naprawdę, jeżeli ty sobie zrobisz historię odpowiadającą zupełnie innego człowieka, ale jakby charakteryzująca się czynnikami znanymi z serii gier, to koniec. Tak naprawdę masz zapewniony film dla widza casualowego i dla widza, który zna rzeczywiście to uniwersum. A w przypadku, w którym masz uniwersum Warcrafta, czyli, które jest oparte na Warcrafcie, czyli RTS-ie, na WoWie, na Hearthstone'ie, to nagle musisz bardzo mocno się pilnować, żeby właśnie czegoś nie popsuć. Mhm.
No nie, ale mówię, że jako film jest genialny i myślę, że to jest w końcu taki godny następca filmu fantazy taki. Znaczy wiesz, następca może nie. Bardziej chodzi o kwestię, czy to jest w końcu film, który potrafił być filmem, jednocześnie dobrą adaptacją. Jezu, ile was tu kurwa jeszcze znaczy, będzie? No powiem ci, że z tych reakcji sali i z tego też, co oglądam jakby reakcji ludzi, którzy siedzą w głowie jeszcze bardziej, to on był adaptacją... Marną. Średnią. No, masz najważniejsze postaci, masz najważniejsze wątki i z tymi najważniejszymi postaciami... Kurwa! Z tymi najważniejszymi postaciami jakby, no to dzieje się to, co powinno, ale tam na przykład jest wątek Garony, bodajże tak ona się nazywała, to jest półorczyca i ona w uniwersum była półorczycą i pół bodajże Drenaj. To jest taka rasa. A może kurwa już nie, dobra. Nazwijmy to, no w sumie nie wiem jak to nawet nazwać. Ale no w każdym razie właśnie ona jest półorczycą, pół Drenaj, gdzie ona nagle w filmie staje się półorczycą, pół nie wiadomo kim, bo nikt o tym nie mówi tak naprawdę. No, może to jest taki typowy przykład, nie? Tam oczywiście parę błędów logicznych w stylu Gryfa, który kurde rozwala ci wszystko, bo tak. Ale znaczy no w ogóle innym aspektem jest to, że sam Gryf, jego animacja i kurde to jak on walczy jest zrobione genialnie, ale ludzie sobie żartują, tam chyba u Nexosa oglądałem, jak on podsumował film, że tak naprawdę do pokonania całej wrogiej armii wystarczyło 5 gryfów i tyle, więc mamy pewien odpowiednik orłów z tego, z Władcy Pierścieni. No, ale tak poza tym to... Wejdź tam, błagam cię, kurwo! Może jako adaptacja gry to nie jest najlepszy film, ale no spełnia ten cel... Dobra. Zachęcenia ludzi do gry, bo ja po nim naprawdę wróciłem do domu i stwierdziłem, że tylko dostanę kompa, to muszę ściągnąć WoWa i pograć w WoWa. Więc to im się udało. Za tego im muszę pogratulować, jak najbardziej. Dobra, czy mi się udało w końcu uciec? O, dostaliśmy, tu jest u gościa do odebrania jakiś... Kill-off na 31 poziom. Mogę się rozwinąć. Masz jakiś plan? Blueprint do odebrania u zleceniodawcy. Nie, spokój, to muszę najpierw dojść, bo chyba jeszcze nawet nie wyszedłem z tej strefy. Ja sobie tutaj poczekam na siebie, możemy pogadać. W każdym razie kwestia jest taka, że... Znaczy nie wiem, tak? Ja jakoś nigdy się nie interesowałem Minecraftem. Film sam może obejrzę. Dla mnie oczywiście najbardziej istotnym filmem opartym na grze będą w 2017. To będzie Assassin's Creed, premiera polska. I ten rzekomy film o Wiedźminie, który ma powstać, ale w sumie nic o tym, nic o nim jeszcze nie wiadomo. Znaczy, on powstaje, to jest oficjalne. Aha, okej. Okay. No to w takim razie dla mnie to będzie istotne. Znaczy, on teoretycznie nie jest na podstawie gry, tylko na podstawie opowiadań chyba, ale to tam wiesz. No on nie jest na podstawie gry, ale jakby to jest cały otwarty uniwersum, nie? Ja się cieszę, że za to się w końcu bierze ogarnięty reżyser, ogarniętego tego. No ale wszystkim sam fakt, że... Sam fakt, że to robi Bagiński, to jest w ogóle niesamowity, bo to jest człowiek, który rzeczywiście wie, jak za tego Wiedźmina się zabrać. No dobrze, jestem niedaleko ciebie. Właśnie tutaj jest sporo zombiaków. Bo one za mną biegły, ja już pierwszy... Wiesz co, ja sobie właśnie pomyślałem, że przecież mogę umrzeć się zaraz przy tobie. Nie, już jesteś niedaleko, to chodź. Znaczy i tak umarłem, bo musiałem jakoś zejść, a tam były dwa tłoczki, nie? Więc ten... ale...
No tak, sam fakt tego, że to robi, no i tak, i to jest no dobra, ale w sumie to tak, wiesz, jak już tutaj jesteśmy, to możemy, bo tak, w sumie zaczęliśmy gadać o tych nowych grach, trochę nie skończyliśmy i tak dalej. To nie wiem, no jak masz jakąś nową grę, o której chcesz powiedzieć, to proszę bardzo. Właśnie Battlefield i tak dalej, Call of Duty nowe. Myślę, że tak najłatwiej będzie mówić tymi producentami, bo w sumie już załatwiliśmy Ubisofta i załatwiliśmy EA, to teraz. Call of Duty jest jeszcze, ale Call of Duty to wiadomo. No to tam Call of Duty to wiadomo, nie? Call of Duty to Call of Duty. W ogóle dla mnie jest niesamowita kwestia, że tak ludzie narzekają na Call of Duty, dlatego że ja oglądałem u Kupsona kooperację z Black Ops 3. Jak to będzie wyglądać? Ludzie narzekają na Call of Duty, ale jednak Call of Duty ma mnóstwo takich typowych fanboy, fangirl. No. I to dalej kupi mnóstwo osób. No. Znaczy wiesz, to jest ta kwestia, że po prostu jeśli chodzi o Call of Duty, to... Dobra, ostatnią misję i będziemy kończyć. Nie, już nawet nie mamy czasu na ostatnią misję, bo odcinki już nagrywamy 40 minut, drugi odcinek. Ja bym się dostał do jakiegoś miejsca z tym, gdzie my w ogóle jesteśmy. Bo automatycznie przesuwa mi się ta... Dobra, włączę jeszcze raz i powinno nas znaleźć. Dobra, idziemy do warsztatu. Tam chcę zobaczyć tą piranię i zobaczymy co tam będzie się działo. W każdym razie kwestia jest taka, że ja oglądałem właśnie Black Opsa 3 i mi się to całkiem podobał. Ten taki motyw, że właśnie jest sztuczna inteligencja, która chce przejąć kontrolę nad ludźmi i... Czekaj, tutaj z tymi trzeba będzie się zająć. Że ludzie się bronią, jest jakby ten motyw właśnie tej manipulacji umysłu i tak dalej. To było fajnie rozwiązane. Nie wiem. Szczególnie jak to wygląda, bo ogólnie to wygląda tak, że Black Ops 1 to był taki, to był dobry kod, to był właśnie jeden z lepszych kodów po tych drugowojennych. Pirania jest na... Nie wiem jeszcze jak on będzie wyglądał, ale chcę już tworzyć. Jest na przynęte. Bomba z dezodorantu. Mam zagwostkę, ale nie mam... Z tym. To był Black Ops Osten, to był taki ostatni dobry Black Ops. Potem był Black Ops 2. I on w porównaniu do pierwszego Black Opsa był gorszy, ale w porównaniu do innych kodów nie był taki zły. Potem teraz Black Ops 3, który znowu był bardzo dobrą grą. Więc jeżeli chodzi o gry spod serii Black Ops, to one im wychodzą. Dobra, czyli... wiesz, no jeżeli chodzi o całe Call of Duty, to po prostu ludzie są już zmęczeni tą futurystyczną walką. No, też może kwestia. Chcieliby wrócić do drugiej... To jest ta kwestia, że po prostu oglądam te trailery z gier i ja nie pamiętam tego wszystkiego. Nie pamiętam tych trailerów w ogóle. Ich jest taka masa... To racja. Wiesz, w ogóle ten rok jest całkiem spoko rokiem, jeśli chodzi o wychodzenie gier, bo masz takie gry, które rzeczywiście, na które ludzie czekali, na przykład Mirror's Edge Catalyst. Ile w ogóle minęło lat od wydania pierwszego Mirror's Edge'a do wydania drugiego Mirror's Edge'a? 8, bo 8 albo 6, nie jestem pewien. Chyba 6. Tylko, no... Jakby jeżeli chodzi o Mirror's Edge Catalyst, to jedna rzecz mi bardzo nie pasuje, bo jednak... Mikrofon, bo czekaj, bo coś mi tu w ogóle z siecią trochę siadło. Dobra, to wiesz co, myślę, że możemy kończyć chyba. No dobra. Tylko, że tam dobra, jeszcze tam możesz skończyć swoją myśl i... Nie pasuje mi to, że w sumie to jest o wiele bardziej taki reboot niż ten. Ja w sumie, wiesz, ja mi się bardzo podobał pierwszy Mirror's Edge, ja bardzo lubiłem tą grę. I wiesz, i po Catalyst, wiesz, czekałem trochę na niego i się najbardziej spodziewałem, wiesz, kolejnej części fabuły i... tego, a to jest po prostu dokładnie ta sama fabuła, trochę rozszerzona w ładniejszej grafice i z otwartym miastem. Znaczy, tam Mirror też ma ten problem, że oni po prostu jakby, żeby zrobili otwarte miasto, z którym potem chyba nie do końca wiedzieli, co mają zrobić. No, bardzo możliwe, że... Więc tam nawrzucali wszelkiego rodzaju jakichś wyścigów, znajdziek, Bóg wie czego i chyba troszeczkę z tym przegrali. No. Dobra, i tym mało optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze odcinki. Myślę, że za jakiś czas startujemy z Borderlands 2. Na razie kończymy Dead Island. Widzimy się też niedługo, myślę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. No, na razie.